Hej, cześć, witajcie serdecznie, to znowu ja, to jest już piąty, jeżeli się nie mylę, tak, piąty odcinek z gry Adventure Time i tak dalej, macie tytuł filmu, nazwę i okej, chyba zobaczymy sobie, jakie mamy misje ogółem, bo zapomniałem, znaleźć Lodowego Króla i uścisk w Wilczej Skórze. Aha, czyli dobrze, pewnie to będzie w lochach, czyli w sumie już możemy je zaczynać, bo będę ustawiać poziom 21. Może uda się dojść do 25 w tym odcinku, byłoby fajnie i oczywiście go przejść, więc sobie zagram jeszcze Marceliną i możemy w sumie zaczynać. Jeszcze tutaj mam, możemy sobie jakiś wziąć ten żeton, może wezmę żeton na życie, z szybkości ruchu, a tak szybciej się ładują. Spróbujemy w ten oto właśnie sposób i myślę, że już możemy zaczynać. A więc lodowe tunele, proszę bardzo, czyli pewnie na końcu będzie Lodowy Król. Musicie mi tu wybaczyć, bo jak byłem wtedy... Kurcze, co ja zrobiłem? Ajajajajajajaj. Nie wziąłem tego, mojego lodowego bata. Wiecie może, o którym mówię. I to był mój błąd największy z tego, co mi się teraz właśnie wydaje. O, jaka ta broń jest słaba. No właśnie. Ok, mam jakieś kuleczki, amunicję. Aha, po co mi amunicja, jak nie mam czym strzelać. Dobra, wiecie co, nie wiem, zobaczmy co jest szybko w tej skrzynce. Żetonik, aha. No to ja myślę, żeby się przydało tutaj może... Zobaczmy sobie, co jest w tej skrzynce. Co jest... O, jest! Jest! Mamy lodowy bat, ten beach, co tam takiego. Okej, czyli jednak nie muszę zaczynać tej misji jeszcze raz, bo właśnie chciałem po niego pójść sobie z powrotem i go wziąć. Ale jak jest, no to bardzo fajnie. Zaoszczędziłem te żetony. O, myślałem, że już we mnie trafi. Tu się coś z tego pojawia, z tego pojawia. Ojej, obydwamy. A nie, chyba... Nie wiem, nawet sam. Okej, więc cóż, możemy sobie tutaj to pozbierać wszystko. Tu życie było. Okej, tę rybę może pokonam. No, uciekła ode mnie. Okej, tu już było tak blisko, lecz... Ajajajajaj. Lecz się nie udało, ale tutaj na całe szczęście leży dużo życia, więc nie ma się co bać jak na razie. Tutaj, gdzie mamy iść? Aha, tutaj będziemy mieli za chwilę przejście. Weź to. Spacja... No, co, czemu nie wziąłem? Ajajajajaj, mój błąd. Ale nie wiem nawet, co się stało teraz. Dawaj rybę. Okej, udało się. Więc tak, na razie sobie popatrzymy wszystkim, jest jakieś kraby, tutaj widzę, kraby. Wow, okej, kraby. No spoko, kraby są krabami, wszystko przecież wiadome. Jakaś owieczka, relikwia nietykalności. O proszę bardzo, jestem nietykalny, jeżeli się nie mylę, chyba jestem nietykalny, więc proszę bardzo. Więc przydałoby się to jakoś może lepiej wykorzystać, a nie ja stoję w jednym miejscu. Wiecie co, już możemy sobie pójść tam na dół w sumie. A, tyle mi z tej nietykalności, no ale dobra. Już mniejsza z tym, wezmę już w takim razie sobie... O, jak tu dużo tego wszystkiego. Bo zwiedzam, chciałem powiedzieć, właśnie tak robię. A więc, okej, tutaj coś jest... Nie, tam na górze już chyba też nie było zbyt wiele rzeczy, to już tak pobiegłem szybko. I możemy lecieć dalej, tutaj jest życie, więc coś to zapamiętam sobie to miejsce. I po nie przyjdę. Aha, ten klejnocik tworzy te wróżki, dobrze wiedzieć. Wcześniej czegoś takiego nie było, ale już jest. Nie, powiedz, że ten klejnocik tworzy potwory. O, dokładnie tak, więc spoko. A więc cóż, myślę, że możemy iść dalej, czy na przykład tędy. Na przykład tędy, czemu nie? Może być. Tu się jakaś lepsza broń przydała. W sumie nie mówię, że to jest złe, ale mi się przydało lepsze. Dokładnie, o, popatrzcie, mogę iść na lewo, ale długie te lochy już są teraz, naprawdę. No ale dobrze, niech będą. Wezmę może szybko. Dawaj, jeszcze jeden cios. Okej, udało się. Chciałem powiedzieć, że jeszcze szybko sobie to zniszczę, ale już jest dobrze. No to nie wiem, myślę, że tutaj chyba nie będzie tego ukrytego poziomu, znaczy ukrytego przejścia, tylko w następnych, tylko tam po lewej stronie, ale tutaj sobie jeszcze szybko pozwiedzam, pozbieram kasę i co tylko mogę. Nie wiem, po co tutaj wskoczyłem, ale zawsze mamy życie, znaczy życie mam fulla. No nie wiem, po co tu wziąłem, od jakiś kluczyk. Proszę bardzo! A jednak tutaj było przejście, no to troszeczkę moja wina, bo mogłem jeszcze pozwiedzać, ale no niech będzie. Lodowe tunele, poziom 22 mamy i tutaj na dole jest przejście, więc okej, tam się oczywiście udamy. Na początek to ja zniszczę ten klejnocik, żeby nie tworzył nam więcej, a dostałem tych wróżek. Raz, dwa, okej, padła, może niech będzie, bo to one wyglądają jak...
Bo to są wróżki. Albo ten wróżek, ta wróżka. No niech będzie padła. Okej. Więc tak, na dole był przecież taki... O, fucker. Myślałem, że coś innego. Dobra, o, jaki unik zrobiłem ładny. Dawaj, aj, to już nie było to ładne, takie ładne. No ale cóż, poradzić. I tak, kolejna skrzynka. A w niej to lodowy batwicz, czy jak to tam boli. Kto to oczywiście mamy, tego nie wziąłem. Tutaj jest życie i kolejne dwie skrzyneczki. W tej się kryje wybuchowa pułapka. O, dobrze, że zacząłem uciekać wtedy. Znaczy tak przypadek, ale okej, dobrze jest. Więc tak, tutaj mamy życie i przyspieszenie, więc sobie mamy je wzięte, więc lecimy dalej. Skrzyneczka kolejna, dużo tych skrzynek, powiem wam. Okej, jakie gonią mnie? Aha, to mi pomaga, tak? A, no to spoko, jakieś mam ulepszeć, że tak powiem. Więc może być, tam jest życie. A w sumie wezmę życie, bo mam 3 tylko. O, naprawdę fajnie jest, bo po prostu wszystko wychodzi. Na luzie żyję, 4 życia cały czas, więc dobrze. Tutaj sobie tego zjadę. Nie wiem, co ta chmurka robi. Co to za chmurka jest w ogóle, ogółem też nie wiem, ale coś tam pewnie działa. Okej, jeszcze ciebie nie pokonałem, no to już leży sobie wilczku. I możemy lecieć sobie tu jakieś życie, tak życie. Możemy sobie lecieć dalej, raz, dwa, padłeś. Ty szybko uciekać, bo on te bomby wypuszcza. O właśnie, tak? Okej, dużo tych potworów. Ale ja sobie poradzę, bierzemy speeda i lecimy szybko zniszczyć te wróżki i te ich legowisko. Okej, widzę, że oberwałem. Oj, całe serduszko stwierdziłem jakimś cudem. No ale cóż, niech będzie, nic nie stało, tu mamy jakiś tam żetonik, więc może być. I po lewej stronie nie ma przejścia dalej. A chwila. O, popatrzcie, tutaj mamy lochy, 5 do lochów, takie dwupokojowe, o tak powiem. Jeden pokój, drugi pokój, ten górny i dolny, bo chyba przejścia nie widać dalej, tak? O, okej. Kolejna ta śmieszna rzecz. Niech będzie. Dobra. Nie wiem, co to mi da, ale myślę, że to mi pomoże, a jeżeli nie, znaczy na pewno mi pomoże, bo co innego może robić. A właśnie, osadna jakaś. Chciałem powiedzieć jeleń. Oczywiście. Niesadny. Okej, zjechałem go. W takim razie spoko, ale nie wiem, co mi to dało za bardzo. Tu taki myk zrobię, że wezmę sobie życie i mamy to coś. Czyli mogę iść sobie dalej, więc elegancko. Mamy schody, o, mamy schody, chciałem powiedzieć, szybko zatrzymaliśmy czas i ten, jaki mocny pokonany. Ojej, uciekaj. Jest! Unik był, unik piękny był. Więc tak, jeszcze sobie z grubsza podbieram te rzeczy, życia, jak jest skrzynka na dole, pokonam jelenia, albo tak, jelenia. Bo to jeleń. Skubaniec złapał mnie, przytulił mnie! A, bo to jest przestępca, wiecie, za co siedzi. A no właśnie, ja już chyba się domyślam. Więc niech będzie. I okej, kolejny jelonek pokonany i staliśmy z niego 2 monetki, elegancko. Popatrzcie, jakoś tak... No, byłem w ścianie przed chwilą, ale faza. Jakieś takie serduszka nad nami latają, ale to chyba, to nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, może to jest źle, bo jesteśmy teraz taką postacią, którą każdy kocha i będzie potwory to przyciągało. Możliwe, że właśnie dobrze myślę, a możliwe, że myślę źle, to możecie sami ocenić, więc nie mam pojęcia, ale my już tutaj mamy wszystkie poziomy, wszystko odkryte, więc lecimy na kolejny poziom, 23, więc elegancko, 18 momentów tylko zdobyłem, a w sumie nie tak źle. Wszedłem do domu z bocznymi drzwiami na otwarte pole, zacząłem pokazywać, czy coś tam istnieje, zdążyłem jak zwykle, a więc tak, już oj, trzeba to szybko poniszyć, bo tutaj lekko tak fajnie i być nie może, że będą mnie atakować, okej, o, dostałem, to nie było fajne, ale cóż, stało się, znowu dostałem, to się stało, nie odstanie, o tak właśnie powiem, więc bierzemy stop czas i lecimy zniszczyć tego wróżka, bo on tutaj nie będzie tak latał bezkarnie. O, właśnie, tak, wzięliśmy speeda, więc raz, dwa, pięknie, szybko, ale monet, ale tutaj, patrz ile mam monet, mam 46 monet już w tej rundzie chyba, czy to jest ogółem wszędzie, chyba to jest wszędzie, a to i tak dużo. Ej, to tak 60 na zmianę, to będzie spoko, bo chyba od 60 już coś będę mógł sobie tam ulepszyć, więc elegancko, bo to już jak widzicie same dwójki leżą, więc jest pięknie, okej. I tak ogółem, czekajcie, patrzcie jakie te małe są lochy, a nie, dobra. Jest przejście tam po lewej stronie. Okej, myślałem, że to tylko takie jednopokojowe, że tak powiem. Ale jednak się myliłem tam jajk. A tutaj mamy przejście. Kurczę, są potrzebne cały czas. No, tylko 4. No to nie wiem, czy dobrze, czy źle. Pójdę może tutaj sobie wyżej.
jeszcze i zerknę, czy coś leży. Ty nie da się przejść? Nie da się, czyli tam będę mógł wejść z drugiej strony. Okej, okay, o jest życie, jest ten exp, nie exp, o jest klucz tam. Ale już za daleko trochę po niego iść, ale myślę, że sobie pójdę. Aj, dobra, już następne będę brał. Bo już nam się kończą powoli, a są potrzebne, tak, o jeleń. Jelenie jakieś lubi bić, ale nie wiem czemu. Zresztą są świeże, chociaż nie, w Adventure Time one nie są, nie wiem czy były takie dobre aż bardzo. A więc pokonamy je wszystkie i na początek tutaj w tym drugim piętrze, znaczy w tym drugim pokoju niszczymy te właśnie legowiska kryształowe. Jak z kryształu wychodzi wróżka? Normalnie. Właśnie tak, bo to jest wróżka. Okej, więc tak, jeszcze ciebie szybko dojadę. Okej, padło i weźmiemy sobie tutaj coś było, tak? Było? Nie było, może było, ale zniknęło. To weźmy to, on żyje dalej, no jak ty tak dużo masz tylko życia? Może teraz padniesz, chyba bucha, tak już wybuchł chyba. Więc pięknie. Wybaczcie mi za to. Więc tak, mam dwa szatuszka. Oj, coś tak mało, trzeba tutaj szybko sobie dozbierać, żeby przeżyć. To coś tam dalej obok mnie lata, odmam życie. Więc pięknie, fajnie, trzy życia są. Cały czas mówię coś, a to w sumie spoko. I tak, znowu na le... A, to jeszcze nie przeszedłem tego pierwszego. Aha, spoko, myślałem, że udało mi się. Okej, wybucha, wybuchnął. Tutaj, o, popatrzcie, skrzynka taka fejkowa, o właśnie, tak. Okej, może szybko to zjadę, bo te powiem wam, wróżki są... Aż zaatakował mocno. Te wróżki są naprawdę mocne. Mam ich? Wybucha! Elegancko, wszyscy padli. Okej, wróżka jest. I tutaj mamy przejście jeszcze dalej. Nie, czyli tutaj gdzieś będziemy mieli za chwilę zapewne nie teleport, tylko po prostu przejście niżej, ale na razie chcę pozwiedzać i zdobyć. Wybaczcie. Jeszcze troszeczkę jestem chory, ale już niebawem nie będę. Chciałem powiedzieć, że jeszcze tutaj chcę zdobyć wszystkie serduszka. O, tyle. Z tego co wiem. Uciekł ode mnie ten jeleń. Ale... Tak, to jest jeleń chyba. Innym być nie może. O, tu jest przejście dalej, więc elegancko. Nie. Dostałem? Nie, chyba nie dostałem. Chyba zblokowało to... Ten krystal się zblokował, czy coś takiego. Więc spoko, teraz tylko tego szkieleta na jeden cios pada. Czyli bardzo dobrze. Moment. O, pięknie. Tutaj leży monetka jedna. I tutaj są... Dawaj, jest! Teraz jelonek. Jelonek. Dokładnie, dajcie... Wow, czym się obrywałem. Są to teraz takie niefajne skrzyki, naprawdę. Mam jedno i pół serduszka, ale tam na dole widziałem jakieś pomarańczki leżały chyba. Działko jakieś. Będę teraz uciekał od każdej skrzynki, tak właśnie zrobimy. O, mamy tu coś śmiesznego, mamy tu wróżkę. Czyli bardzo dobrze będziemy mogli użyć sobie potem na bossie. Nie, to nie będzie jeszcze bossa, bo dopiero w 30 poziomie. To nieważne. Oj, czekajcie, życie. Dobra. Owca. Kluczyk. Skrzynka. Kluczyk kolejny. Ja tu sobie już tak na szybko pobiegam, żeby tylko zdobyć jeszcze dwa serduszka. I ucieknę po prostu stąd dalej. Ojej, leci, nie trafiło, dobrze. A, to jednak jest takie długie, to jednak mi się pomyliło. Dobrze. Nie ma tu życia, o jest życie, jest jakaś pizza. W końcu coś znalazłem. O, dwa serduszka mi dało, elegancko. Więc już tutaj, żeby nie ryzykować, bo to też już potworów coś się nazbierało. Po prostu pójdziemy dalej, dalej, na kolejne piętro. O, właśnie, to jeszcze takie życie ładne. Znaczy, nie życie, aj, obydwałem od ciebie. To jeszcze wezmę skrzynkę. I możemy iść na kolejne 24 piętro tych lodowych tuneli. O, dokładnie tak, więc już lecimy tam. 73 monety właśnie mam, więc ja wezmę sobie speeda. I skrzynka. Jeszcze tutaj ten i tak. I ciebie pokonam ja. Ale był unik piękny. To było naprawdę coś moim zdaniem. O, proszę bardzo. Dwie monety w górę i już teraz ostatecznie udamy się na kolejne piętro, 24, tylko gdzie to było? Aha, tam. Aha, tam. Czyli trzeba zejść tędy i pójść na prawo i widać już je, a więc wchodzimy i kolejne piętro
Ukończone, więc tutaj zdobyłem naprawdę dużo monet, było aż 38, więc bardzo fajnie. 24. Składniki z tych wszystkich tostów. Masło czy dużyjka, wanilia i coś tam dalej. Czemu to tak szybko mija? Wybaczcie. Tego nie wiem. A więc tu jest życie. Na dole mamy życie, więc zapamiętam sobie. Tu jest stop czas, więc... sobie wezmę. Nie, a chwila, mam pomysł. Motylek ucieka, znaczy tam to coś. Nie uciekł, więc ja sobie zrobię taki myk. Elegancko, szybko go podnieść i jest pięknie. Okej. Tam stoi wypłak na dole, tutaj na górę się idzie, ale jeszcze nie będę tam szedł, bo może tutaj jest przejście na kolejne piętro. Raczej nie, ale ja sobie już tutaj pozwiedzam, jak zwiedzam, to pozwiedzam do końca. Albo się chociaż posadam, jakiś tam żetonik, elegancko, elegancko i cóż dalej, 16 minut, czyli to około trwa. Raz, dwa, trzy i cztery, ha, pięknie, udało się. Znowu ten, nie lubię tego, tak jak się... Jelenia, jelonka, widzę ja. Ha, 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 leci we mnie! Ale nie doleci, właśnie tak, więc okej. Okay. Tutaj... Unik, pięknie. No, tu musiałem się ruszać, ale wiecie, o co mi chodzi, jak nie to wie. Dawaj, 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 obedwałem! No, już się pogniewałem na tą misję. Okej, okay, jeszcze sobie wezmę to i to. I pójdę może jedna, albo nie, jeszcze to mam jeden ten, jeden kwadracik do zwiedzania. Więc ja już się tam udam i nie mamy teleportu, znaczy przejścia na kolejne tam, więc już wezmę sobie życie. Jeleń! Wam, powiem wam, że ich dużo tutaj naprawdę jest. Tak bardzo dużo. Ale damy radę. Idę dalej. O, idę dalej. Znowu odwałem. Mam tylko 3 z życia. No to troszeczkę mało. Ale jakoś, jakoś może sobie poradzę. Dawaj, 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 dawaj. Ci dwóch, tych dwóch, tych dwóch. Okej, padł i ten też, więc uciekamy. Okej. Tego też sobie już dobijemy szybko. Tutaj jest gdzieś przejście dalej, na mapce widać? Ja nie widzę, chyba nie ma, okej. Okay. Czyli tutaj pewnie gdzieś będziemy mieli ten nasz oto... Patrz jakie mocne te... Jaki miecz kozacki leży! Dwa ciosy?! Może więcej, ale zamierzam, jak on się nazywa, jeszcze sobie sprawdźmy szybko. Lodowy miecz, aha. Kreatywna nazwa. No jak ona być? Raz. Na dwa. O, to tak samo bije. Mniej więcej. Ale zamraża, jest elegancko. Pięknie, to mi się podoba. Już mogę kilka razy więcej zaatakować, ale jak zamrozi, to jest pięknie. I tak, tu sobie skoczymy oczywiście, bo dużo fajnych rzeczy leży. Mianowicie życie. I kasa jakaś tam. Znaczy dużo monetek. Kluczy i tak, że mam 100 monet, za jednym razem 100 monet już uzbierałem. Więc fajnie, ale by się przydało mi życie, jak widzicie, mam tylko 2,5. Albo aż 2,5, zależy jak kto tam uważa. No tak, więc trzeba uważać i zdobywać. O, jest kolejny kluczyk. Jest kościotkup jakiś. Na hita pada z tego przy... O, to jest naprawdę kozacki miecz. Jest chyba lepszy niż te cukierki nawet. To ja go sobie nawet wrzucę do tego. Jak to się nazywa? Do skrzynki tam w miasteczku, w Questie może raczej. Żeby go nie stracić tak łatwo, o tak właśnie powiem. Tam na górze, jak widzicie, mam jako skrzynkę. Wybaczcie, będę tak stale się nie kaszyć do mikrofonu. Okej. Więc ja jeszcze myślę, że chyba nie zakończę tego poziomu. Ponieważ chciałbym... wziął życie i myślę, że się wrócimy i tam na dole, z tego co pamiętam, było tego naprawdę bardzo dużo, więc sobie to właśnie weźmiemy, a więc mam nadzieję, że dobrze pamiętam, czy życie było na przykład tutaj gdzieś, na pewno tu gdzieś jest monetka, okej, mniejsza z tym, czekajcie, czy chociaż nie wiem, czy jestem przypadkiem, nie, jest życie, okej, mamy jedno, dobra, tu są jajka i jeszcze wiem, gdzie jest jedno, jeżeli się nie mylę, to się udamy tam jeszcze szybko. Mamy myśli lewy dolny róg tej mapki, więc lecimy tutaj. I teraz tełdy. I tak jak mówiłem, mamy truskawkę, znaczy mamy życie. Nie mówiłem, że to będzie truskawka, weźmy sobie jeszcze ten stop czas i biegniemy do celu, czyli do 25 poziomu, czyli do miejsca, gdzie będziemy mieli zapis, jeżeli go oczywiście przejdziemy. Mam nadzieję, że tak się stanie, więc wchodzimy. I poziom 24 ukończony, 30 monet zdobyłem.
Lodowe tunele, poziom 25, elegancko. Więc tak, jak widzicie, mamy iść tutaj na dół, więc sobie tu szybko wejdę i jeszcze pozwiedzam tutaj górę. Okej, już moneta, mamy 106 monet, by się przydało zdobyć 160, ale nie wiem, czy to pójdzie tak łatwo. Kozacki jest ten miecz, naprawdę, jedna z lepszych rzeczy w grze, moim zdaniem. Zamknął się każdego, wszystko po prostu pięknie, a więc tak, bierzemy to. I cóż my tu jeszcze mamy, tylko nie zamraża tego klejnociku, bo w sumie on i tak się nie dusza, tylko potworki tworzy. Ale no, okej, nie, jest dobrze, tam Jelonek sobie lata, nie lata, tylko chodzi. A chyba tu coś znalazłem, nie. Tutaj nic nie znalazłem, tam bym coś znalazł, ale jeszcze nie tutaj, więc okej. Ryba! Ha, nie lubię ich. Okej, ale na jelenie to fajnie działa, bo tak one biegają szybko, a tu tak sam rosisz i po sprawie. A więc jest bardzo dobrze, okej, kolejne monety. Tutaj już mamy wszystko zwiedzone, więc chwilę coś zobaczę. Tak, tutaj mamy też poziom lochów taki dwupokojowy, o tak bym mówił, dwa pokoje. Jeden pokój, dwa pokoje. Właśnie tak, więc okej. Czekajcie moment. Okej, wybaczcie, jestem z powrotem, że musiałem szybko coś zrobić. A więc tak, skończyliśmy na zwiedzaniu, no w sumie na zwiedzaniu, no bo skończyliśmy w tym miejscu. Więc dobrze, tutaj na górze coś jest, a da się przechodzić przez te takie rzeczy? Nie da się przez te takie pomieszczenie, dziury w ścianie, że tak powiem, a więc dobra. Tam już na mnie biegnie jeden, więc oczywiście go sobie zniszczymy. Więc ten miecz jest naprawdę kozacki, fajnie, że go... A tutaj kluczyk był potrzebny. No dobra, to zmarnowałem kluczyk, albo nie zmarnowałem, bo tu będzie coś fajnego w tej skrzynce, zobaczymy. Nie jest nic fajnego, czyli zmarnowałem kluczyk, ale nic nie szkodzi. Okej, jak, gdzie jestem? Jestem, aha, tutaj, no to wiecie co, możemy ubić jelonka. I iść na kolej... Niżej, o właśnie tutaj. Czyli tak, szybko to zjechać. Pięknie. A więc tak, tu na przykład od lewej strony może zacznę sobie tego zamrożę i to pokona mnie, no naprawdę, kozacki miecz, jedna z najlepszych rzeczy. O, jak widzicie, jak pokonam potwora dającego na tą przepaścią, to te rzeczy, co z nich wypadają, to... Wpadają w przepaść, logiczne w sumie. Więc okej, o proszę, jakie fajne miejsce znalazłem. Mamy tutaj sobie skrzyneczkę. Po lewej monety, z czym co oczywiście nic nie ma fajnego. A nie, popatrzcie, ja się jednak znowu pomyliłem. Tak sobie widać na tej mapie, tutaj mamy na dole. Czekaj, to pokażę gdzie. O, tu gdzieś jest przejście, o właśnie tam jest przejście dalej. Czyli tutaj nie zauważyłem tego na mapce tej mini. Ale tak jest, ale tak właśnie jest, więc okej, ubiłem tego potwora. I mam jeszcze trzeci etap, trzeci pokój. Ale jak na razie zwiedzimy sobie tutaj wszystko pięknie, ślicznie. A więc dobrze. Okej. Nie wiem za bardzo czemu nie zliczyłem tamtego klejnotu, ale widocznie coś to miało. No, znowu kluczyk użyłem. Tu tak stoją bokiem te bramy, że nie widać, czy to jest klucz, czy tam potrzebny kluczyk, czy ogółem co. No ale niech będzie, kraby leżą w skrzynce, no to słabo troszeczkę, ale no cóż, i tak bywa, tutaj weźmiemy sobie kasę, 123 monety, elegancko, dużo. Teraz to. I tutaj chyba... Szybko. O, pięknie, o to mi chodziło mniej więcej. I tu też wszystko zdobyte, tylko że tu też za bardzo nic nie ma, ale okej, tutaj tak stanę i nie trafię, nie tak, dokładnie tak, to leci tak na taka ósemeczka, że tak powiem, znaczy prawo, taki na prawo, w dół, na lewo i wiecie, po kątach, dokładnie, więc trzeba kryć się w kołcie. Nieważne, bo nie wiem, sam sobie ja powiedziałem teraz, więc dobra, mniejsza z tym, lecimy na kolejny, do kolejnego pokoiku. Tych lochów, czyli już chyba ostatniego przejścia nie widzę, ale może jest gdzieś znowu, tylko właśnie nie widzę. A właśnie tak, może być, więc tu mamy 129 monetę i lecimy dalej. 131 nawet już jest. Okej, ten miecz naprawdę jest najlepszy, lepszej by to oni jeszcze nie mieliśmy. Ten lód przebił ten mieczek moim zdaniem. Ale w końcu coś musiało, ojej, a co to się stało? Lol. Nie wiem, chyba jestem... A, już zniknęło, aha. No okej, jak zniknęło, no to dobrze, może to był bonus jakiś, ale chyba raczej to by było... to był jakiś debuff, znaczy, że mi to nie pomagało, tylko krzywdziło. Gdyż był taki x-ik na tym pokazany był. Tak. Byłby nad tym czymś pokazany taki x-ik, o właśnie, jak chciałem powiedzieć. Więc dobra. Jeszcze tak bym sobie chętnie tutaj rozbierał 160 monet, jeżeli by się udało, byłoby naprawdę spoko.
gdyż z tego co wiem, za 160 monet można coś kupić fajnego. Tylko co, mam przejście dalej elegancko. Więc jeszcze sobie się było popatrzeć, jeżeli się nie uda, no to trudno. Zrobię następnym razem, a tak to jeszcze sobie ubiję te wszystkie potwory. Czemu, po co? A tak po prostu. O, właśnie tak. Okej. O, proszę, kasa z nich wypada. Bardzo fajnie, 133 monety. Raczej nie zbieram 160, ale zawsze to sobie pobiję ich. O, no proszę, czemu ja jeszcze żebym życia przed chwilą leżał? Ale skubańce szybkie są, naprawdę. Więc to zamrażanie jest naprawdę spoko z rzeczą. Więc myślę sobie, że już tutaj tego zniszczymy. I chyba idziemy zakończyć tą misję. Znaczy zakończyć ten poziom lochu, bo już nie będę szedł dalej, tylko wrócimy sobie, jeszcze wezmę to. Tylko sobie wrócimy już do naszego królestwa, więc okej, udało się. Udało nam się to przejść, 31 klejnocików, 35 nawet. Więc dobrze, 39 zdobyliśmy tutaj. Okej, kontynuuj. I czy chcesz powiedzieć na powierzchnię? Tak. You're making great progress. I can tell. Wow. Jakie to misje? O, udało mi się wykonać to. Pięknie, więc zobaczmy, jaka nagroda będzie. I reckon you must have taken care of those nasty hugging wolves. You're one hot tamale. So I thought this would be the perfect token for someone like you. Żeton. Żeton na buty. Dziękuję bardzo. Beznadziejna nagroda, ale jak jest, to spoko. I tak, ulepszamy... Co skarbów? Aha, spoko. Ulepszamy Marcelinę oczywiście, bo na razie dla mnie się gra nią najlepiej. 60 skarbów, ale trudność. O, szkoda, że nie mam tutaj, bym sobie kupił te dwie rzeczy naraz. 125 serduszko. O, jacie. Zobaczcie. Może kupię sobie to serce. Bo ogólnie mi tak jest, banalnie mi się gra. A będzie z tym jeszcze łatwiej. Więc okej, jeżeli wam się podobało, to nie... Jeszcze sam preostomacja nie ma, o tak. Jeżeli wam się to podobało, to nie zapomnijcie zrobić łapki w górę, napiszcie komentarz. Wchodźcie na fanpage, się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!